Siemanko, kolejny materiał z nadwody i pytanie, jak łowić na żywca skutecznie? Myślę, że najskuteczniejsze będzie łowienie aktywne ze środka pływającego. Będę łowił na starorzeczu Bugu. Pogoda jest fajna, słoneczna, aczkolwiek niekoniecznie będzie to sprzyjać braniom, dlatego będę starał się łowić aktywnie, czyli pływać, szukać tej ryby, aby było wygodniej. Zestawy żywcowe przygotowałem na spinningach, co na pewno ułatwi to zarzucanie, manewrowanie, żyłki nie będą się tak plątały. Kije wystarczą, choćby taki jak ten, to jest Shimano Katana, mój ulubiony kij szczupakowy. 10-30, 270 długości. Tutaj mamy Dragona, kołowrotek Team Dragon, kij Dragon 18-42, długości 2-30. Zestawy są zrobione na plecionkach Power Pro. Na jednym jest kotwiczka, na drugim jest hak. I co? Będziemy pływać po płyciznach, dlatego że jest jeszcze 15 stopni ciepła. Ta ryba jeszcze, mimo że to już jest ostatni dzień października, 31, to ryba nie grupuje się jeszcze, bo jest zwyczajnie za ciepło i trzeba szukać jej tam, gdzie jest drobnica. Jeszcze są jakieś tam nieduże ziela, więc będę pływał po płytszych wodach. Mam nadzieję, że połowimy. Także miłego oglądania. Dzięki za uwagę. Hej. Jest mój zestawik. Zrobimy fotkę. I wypływamy. Musiałem wrócić po szczypce. Zestaw drugi. Ławeczkę trzeba przesunąć dalej. Bierzemy żywce i lecimy. Grunt potrzebny nie jest wcale duży, mamy dość płytko. Pierwszy żywiec.
Kabłąk zostawiamy otwarty. Teraz drugi zestaw. Troszeczkę zwiększę grunt. Zakładamy drugiego żywca. Wyrzucamy drugi zestaw. I czekamy. Jeden żywiec rzucony. Teraz bierzemy drugiego. Grunt, łowiąc na płciźnie. I te żywce tak co minutkę, co dwie będę sobie podciągał, aż to ja znajdę szczupaka, a nie szczupak żywca. Uważam, że takie łowienie jest dużo bardziej efektywne. Tylko wyjąłem żywca z ziela i już mam branie. Także naszykuję sobie na spokojnie podbieraczek. I co? Powolutku gdzieś tam żyłka wychodzi. No i jest pierwsza ryba. Nic dużego. O, jeszcze muszę ruszyć drugi zestaw w międzyczasie, bo gdzieś napłynęła żyłka. O, już. A jeszcze jednak nie. Jednak nie już. Niestety, to jest zabawa. O, to już mogę kabłąk otworzyć na spokojnie i podciągnąć sobie tego szczupaczka. A nie jest to duża rybka, ale jest. Także 5 minut pływam i jest pierwszy szczupak. O, zdążył się wypiąć, nawet nie mierzymy. Niech wraca. Skąd przyszedł? Także akcja była szybka. Teraz tylko wypiąć haczyk. Jak widać, niekoniecznie musi to być kotwiczka, pojedynczy haczyk też się sprawdza. Zbliżamy się do wiatru. I teraz o, znowu chwilkę podciągnąć i znowu czekać. I tak w kółko.
I cyk, następne branie. I cyk, następne branie. Zaraz tam. Wybranie kolejne, także możemy, myślę, zacinać. O. W końcu ładna ryba.
troszkę. Później go mierzymy. Bardzo ładna ryba. No, dobre 9 dych. Piękna rybka. No ale uciekła. Nie udało się do końca zmierzyć. To nic, był lepszy. Jeszcze sobie paluszka troszkę rozwaliłem przy okazji. No, takich ryb szukamy. Poskakał. No i się wyskakał. Łowimy dalej. O. Pięknie. Co teraz można powiedzieć, że moja aktywna metoda jest skuteczna, tak? Jak brały małe, to brały małe, a jak już wziął, to kaban powyżej 90 cm. W tym roku moja najładniejsza ryba. Jest branie. Bardzo dynamiczny atak, powiedziałbym. Plecioneczka wychodzi cały czas. Tą sobie może napnę jeszcze. O, żeby nie przeszkadzała. I możemy zacinać rybę. No i niestety zdjęło żywca. Bardzo fajny, dynamiczny atak był, ale żywca zabrało.